Witam państwa ponownie. Z nami w studio profesor Antoni Dudek, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Witam serdecznie. Witam. I gorący temat na ustach wielu dziennikarzy, na ustach wielu Polaków, reparacje wojenne. Panie profesorze, chciałbym się dowiedzieć w trakcie tej rozmowy, jak to wyglądało historycznie. Mamy 40 lat stosunków także za czasów komunistycznych, polsko-niemieckich. Zaczęło się od tego podpisu Bieruta, który podobno zgodził się na to uwolnienie Niemców od reparacji. Ja bym chciał się krok po kroku od pana dowiedzieć, czy rzeczywiście jesteśmy w prawie i co mówią źródła historyczne o tych gestach, o tych formalnych też aktach, które, na które dziś powołują się Niemcy, mówiąc, że tych reparacji nie ma. Zapytam najpierw, proszę mi odpowiedzieć, co z tym Bierutem, co z tą uchwałą Bieruta? No więc rzecz wyglądała w ten oto sposób, że na konferencji w Poczdamie w 1945 roku podjęto decyzję o tym, że będą wypłacane reparacje z okupowanego terytorium niemieckiego, przy czym, że tak powiem, biorcami tych reparacji miały być te cztery zwycięskie mocarstwa, a zatem Związek Sowiecki, Stany Zjednoczone, Wielka Brytania i Francja. Natomiast Polska została potraktowana jako taki, powiedziałbym, drugiej kategorii, co zresztą to było związane z tym, że myśmy tak naprawdę tą wojnę przegrali. Powiedziano, że będziemy dostawać 15% reparacji ściąganych przez Związek Sowiecki z obszaru, no, tak naprawdę wschodnich Niemiec późniejszych. Zawsze coś. No zawsze coś, tak. No i powiedzmy, że teoretycznie coś dostawali. Natomiast prawda jest taka, że jak się weźmie pod uwagę, co na przykład Sowieci wywieźli z ziem zachodnich i północnych, które żeśmy odzyskali, czy otrzymaliśmy w efekcie II wojny światowej, no to cośmy tam dostali od nich później, to jest ułamek tego, wartości tego. W każdym razie w 1949 roku ten problem niemiecki rozwiązał się w ten sposób, że powstały dwa państwa niemieckie, które się nawzajem nie uznawały, Republika Federalna Niemiec i NRD. Myśmy w 1950 roku jako PRL, jeszcze nie było PRL-u, ale jako Polska rządzona przez komunistów, podpisali układ graniczny z NRD w Zgorzelcu i od tego momentu uznawaliśmy wyłącznie Niemiecką Republikę Demokratyczną, która teoretycznie miała nam dalej płacić te reparacje, tylko że nie bardzo tam to było z czego. No i towarzysze radzieccy uznali, że trzeba NRD rządzonej przez komunistów pomóc, więc w 1953 roku orzekli się, zrzekają reparacji wobec Niemiec, no ale w praktyce zrzekli się ich wobec NRD. Czyli nie jest już sprawa pogrzebana po tym akcie. Nie, bo znaczy, myśmy się zrzekli wobec NRD, a nie wobec całych Niemiec. Nie, znaczy w sensie prawnym można dyskutować, czy zrzekaliśmy się wobec, ponieważ rzecz polegała na tym, że myśmy nie uznawali Republiki Federalnej Niemiec i można argumentować, jak pan wie, interpretacje prawnicze mogą być różne. Moim zdaniem cały problem reparacji nie tkwi w kwestiach prawnych, bo prawnie można bardzo różnie na sprawę patrzeć i tu nic nie jest oczywiste do końca, jest kwestia polityczna. Czy dzisiejsza Polska jest w stanie zmusić dzisiejsze Niemcy do wypłaty reparacji? To jest tkwi sedno problemu. Z całą pewnością, panie profesorze, ale śledźmy dalej przebieg wypadków. Tak, czyli w 1953 roku Polska zrzeka się reparacji, znaczy potwierdza to zrzeczenie Sowietów. Wobec NRD. Tak, wobec NRD, ale właśnie, no, na przykład dzisiejsi niemieccy prawnicy twierdzą, że rzekli się to w ogóle wobec Niemiec. No, ale można argumentować, że myśmy nie uznawali Niemiec zachodnich, więc nie mogliśmy się zrzec reparacji wobec kogoś, kogo nie uznawaliśmy. Czyli powiedzmy, że mamy tu jeszcze jakieś szanse procesowe, ale historia biegła dalej oczywiście i był taki okres zbliżenia Władysława Gomułki i jego rządu z rządem socjalistów niemieckich. Tam była umowa z Willy Brandtem. Tak, ale to przede wszystkim chodziło o sprawę granicy, bo Gomułka był pragmatykiem i on rozumiał, że to, co jest dla niego najważniejsze, to żeby Republika Federalna Niemiec uznała granicę na Odrze i Nysie Łużyckiej, czego do tego momentu nie było. RFN były bardzo silne tendencje, że istnieje w sensie prawnym Rzesza z granicach z 1937 roku. I właśnie dopiero rząd Willy Brandta był skłonny podpisać układ graniczny, a więc 20 lat po tym, jak podpisaliśmy układ graniczny z NRD, grudzień 70, układ w Warszawie, rzeczywiście rząd Republiki Federalnej Niemiec podpisał układ, w którym uznał granicę na Odrze i Nysie Łużyckiej. I pojawiła się tak naprawdę kwestia jakichś pieniędzy dopiero w latach 70., kiedy nastały rządy Helmuta Schmidta i Edward Gierek, rządy Gierka, który miał bardzo dobre relacje ze Schmidtem. I wtedy po raz pierwszy Niemcy wypłacili pewne nieduże sumy
które miały być przeznaczone dla odszkodowania dla ofiar eksperymentów medycznych w obozach zagłady. Prawnik niemieckich. By się tego uchwycił. Tak. Prawnik by się uchwycił, bo tak. Powiedziałby, że jakby przyznali się do winy. Nie, no, ale oczywiście oni się przyznali do winy, ale to nie było w kategoriach reparacji. To była dobrowolna decyzja rządu RFN o zadośćuczynienie. Przy czym część tych pieniędzy została, mówiąc krótko, przekręcona przez władze PRL, znaczy przeznaczona na inne środki, tylko część tych środków trafiła do rzeczywistych ofiar pseudomedycznych eksperymentów robionych w nazistowskich obozach niemieckich, no ale trafiły jakieś pieniądze. Czy w tamtych czasach rząd Gomułki, rząd Gierka jakoś dopominał się reparacji? Czy ta sprawa w ogóle stanęła w rozmowach bilateralnych? Znaczy, ona była poruszana w rozmowach, natomiast nie było w sensie umów finalnych, dlatego że strona niemiecka i wtedy i później stała na jasnym stanowisku, że ona się poczuwa oczywiście do odpowiedzialności za trzecią Rzeszę, natomiast nie będzie płaciła reparacji, bo to nie jest, bo to jest kwestia decyzji mocarstw, prawda? I tyle. No, skoro mocarstwa się zrzekły, no to nie ma o czym mówić. Natomiast jest tak, że w latach 70. Polska stała się olbrzymim dłużnikiem głównie Republiki Federalnej Niemiec. Ekipa Gierka zaczęła na potęgę brać kredyty. Co więcej, mieliśmy też do czynienia z handlem ludźmi, tak jak NRD, władze NRD też handlowały na wielką skalę, pozwalając swoim obywatelom jechać do Republiki Federalnej Niemiec, za co dostawały określone sumy, to na pewną skalę również ekipa Gierka uprawiała taki handel ludźmi, a mianowicie różni ludzie, którzy mieli korzenie niemieckie, mniej czy bardziej oczywiste, tak zwane krzyżackie papiery, mogli wyjeżdżać, za co właśnie władze Republiki Federalnej Niemiec płaciły określone sumy. Jeżeli nie jest to odszkodowanie, nie są to żadne reparacje, ale jest faktem, że od lat 70. Niemcy stały się głównym kredytodawcą dla Polski. I stąd znaczna część tego długu PRL-owskiego, który odziedziczyliśmy po Gierku i po Jaruzelskim, to był dług wobec Republiki Federalnej Niemiec i to nas stawiało w bardzo określonym położeniu wobec Republiki Federalnej Niemiec, kiedy przyszło do decydującego momentu, czyli procesu jednoczenia Niemiec na przykład roku 89 i 90. Właśnie, bo to ale wtedy się ta sprawa rozegrała w sposób decydujący. Ale właśnie, bo to był dla nas dobry moment. My byliśmy po tej stronie, która mogła protestować przeciwko zjednoczeniu, która mogła mieć tu jakiś głos w tej sprawie. Było słynne spotkanie kanclerza Kohla i Tadeusza Mazowieckiego, ówczesnego premiera, w Krzyżowej, w takim pałacyku, który był, no, w Niemczech nie było opozycji, ale należał do kogoś, kto w tak zwanej niemieckiej antyhitlerowskiej opozycji uczestniczył, więc w tym pałacyku symbolicznie oni się pojednali. Czy wtedy w jakikolwiek sposób stanęła sprawa reparacji? Tak, pojawiła się sprawa, nie tyle używano słowa reparacje, co odszkodowań. Natomiast chcę panu uświadomić, że rząd Mazowieckiego i Mazowiecki konkretnie miał główny ich problem, polegał na tym, że kiedy w parę dni po tym spotkaniu w Krzyżowej, właściwie w trakcie nawet tej wizyty, doszło do upadku muru berlińskiego, a nieco później w drugiej połowie listopada 89 roku Helmut Kohl ogłosił 10-punktowy plan zjednoczenia Niemiec, to tam nie było ani jednego zdania na temat naszej granicy zachodniej. I rząd Mazowieckiego koncentrował się i rozpętał olbrzymią rzeczywiście ofensywę dyplomatyczną, ale nie w sprawie odszkodowań od Niemiec, tylko w sprawie granicy, żeby Niemcy jeszcze przed zjednoczeniem, oba państwa niemieckie potwierdziły, że jako zjednoczone już państwo uznają granicę na Odrzejnysie. I Kohl bardzo przemyślnie, trochę z powodu też nacisków wewnętrznych ze środowiska tych ziomkowskich, ale tak naprawdę prowadził bardzo przemyślaną grę. Właśnie, żeby nie stanęła sprawa odszkodowań, grał sprawą granicy. I oczywiście sprawa pieniędzy, odszkodowań się pojawiała w rozmowach, ale to wyglądało na przykład tak. W ramach ofensywy dyplomatycznej Mazowiecki pojechał do premier Thatcher. Jest zapis, mamy opublikowany dokument, Mazowiecki rozpowiada z Thatcherową i mówi jej, no mamy problemy takie z granicą, tutaj z zadośćuczynieniem, a Thatcher mówi, ale chyba nie zamierzycie się domagać reparacji. Jest taki, i to jest takie, jak to, że wasze roszczenia nie dotyczą reparacji. Co na to Mazowiecki? No, a Mazowiecki na to nie, my się nie domagamy reparacji, my się domagamy uznania granicy. Bo trzeba sobie zdawać sprawę, granica była dla nas priorytetowa. Tak. No więc właśnie, później to samo z Bushem było. Pojechał Jaruzelski z Mazowieckim, pojechali do Mitterranda, że w ogóle to zjednoczenie Niemiec to jest, żeby była jasność, Thatcherowa mówiła wprost Mazowieckiemu, wcale mi się nie podoba zjednoczenie Niemiec. Mitterrand powiedział jeszcze mocniej, co mamy zrzucić
rzucić bombę atomową na Niemcy. To jest dosłowny cytat z wypowiedzi Mitterranda. Ja to cytuję z dokumentów jeszcze nieopublikowanych. I zawsze mieli zbyt długi język. I Mitterrand powiedział tak, to zdecydowano w Moskwie i w Waszyngtonie. Natomiast w Moskwie i w Waszyngtonie jak wyglądała sytuacja? W Waszyngtonie zjednoczenie Niemiec było strategicznie fantastycznym zwycięstwem, podtrzymaniem jakby zwycięstwa Amerykanów w zimnej wojnie. A co w takim razie z Kremlem? Kohl kupił zjednoczenie. Te pieniądze, które hipotetycznie my byśmy mogli gdzieś tam kołatać u Kohla, to poszły, te miliardy marek poszły do Moskwy. Dlaczego? Bo Kohl kupował po prostu zjednoczenie. To były główne argumenty. Gorbaczowi się wszystko waliło w Związku Sowieckim, potrzebował twardej waluty. Jedynym dostarczycielem twardej waluty były Niemcy Zachodnie. W zamian za co? Za zgodę na zjednoczenie, a później na zgodę na wycofanie wojsk sowieckich. Czyli myśmy wtedy tej sprawy nie podnieśli, ale nie zaprzepaściliśmy jej. Ale to ja powiem tak, myśmy ją podnieśli, bo to podejmował i Mazowiecki, i później Bielecki. Ale Kohl powiedział tak. Nie ma mowy o żadnych odszkodowaniach czy reparacjach, natomiast Republika Federalna Niemiec z własnej dobrej woli przeznaczy pewną sumę jako formę zadośćuczynienia dla ofiar III Rzeszy w Polsce i to będzie specjalna fundacja, którą powołamy, polsko-niemieckie pojednanie, i damy na to 500 milionów marek zachodnio-niemieckich. I to jest ta suma, drobne. Która oczywiście, że drobna, ale też pamiętajmy, że w polskiej rzeczywistości bankrutowanego państwa przełomu rok 80-90 to była naprawdę poważna suma. I te 500 milionów marek oczywiście absolutnie nie da zadość uczyniło skali zniszczeń z II wojny światowej. Ale jednak Niemcy ją dali, a nie musieli, taka jest prawda. Więc to też trzeba o tym pamiętać. No i teraz dochodzimy do sprawy z roku 2004, kiedy rząd Belki potwierdził ten akt Bieruta z 53. Jak to należy rozumieć? To było po tym, jak Sejm przyjął taką uchwałę, którą wzywał rząd do podjęcia tych roszczeń. Powiem tak, rząd Belki nie tyle się zrzekł, co po prostu nie podjął działań, bo uznał, że nie mają one szans powodzenia. Bo rzecz do czego się sprowadza? My żądać możemy oczywiście wszystkiego. No możemy zażądać też na przykład od Rosji jako spadkobiercy Związku Sowieckiego też odszkodować. Jest pytanie, czy nam się to opłaca. Bo w polityce zagranicznej trzeba kalkulować. I teraz jest pytanie, czy podniesienie tej sprawy teraz, w obecnej sytuacji międzynarodowej, Polsce się opłaca, czy nie. Bo oczywiście my możemy to podnosić, mimo że Niemcy później po tych 500 milionach marek jeszcze wypłacili kolejne kwoty, bo to na tym się nie skończyło, to niewątpliwie w sumie ja to szacuję na kilka miliardów euro, łącznie z tymi PRL-owskimi pieniędzmi, bo to trzeba by przeliczać, prawda, wiadomo, że marka z lat 70. na dzisiejsze euro, to nie jest proste przeliczenie, ale ja szacuję całość kwot niemieckich w związku z tak zwanym zadośćuczynieniem, które wypłacili na kilka miliardów euro. To z całą pewnością jest odległo od tych miliardów, setek miliardów, o których mówią, czy nawet bilionów polscy politycy, ale jest pytanie, czy to jest realne, bo czy jest pytanie, czy ma sens formułowanie żądań, które nie będą spełnione, bo do tego się to sprowadza. No ale przyzna pan, że czasami w dyplomacji stawia się pewne mocne, tak, to prawda, tematy, pewne mocne punkty po to, żeby wygrać słabsze. To prawda, tak. I może tutaj dzięki temu wygramy ileś innych istotnych tematów. No i to jest jedyne uzasadnienie tego żądania, że rzeczywiście wysuwamy je po to, żeby na przykład, nie wiem, wytargować więcej w innych sprawach, tylko jest pytanie, czy to się uda. Bo zważywszy na dzisiejszą sytuację naszą w relacjach polsko-niemieckich i sytuację Polski w Unii Europejskiej, ja nie kryję, że jestem sceptyczny co do skuteczności tego. Bo w moim przekonaniu my powinniśmy działać nieco w inny sposób, a mianowicie przemyślaną polityką historyczną, nieustannie przypominać Niemcom i kolejnym pokoleniom Niemców o ich odpowiedzialności za II wojnę światową. Natomiast jeżeli my to robimy w formie dawajcie kasę i to jeszcze liczymy w biliony, no to obawiam się, że to się spotka z bardzo negatywną reakcją niemiecką, a trzeba pamiętać, że za chwilę nas czeka rozgrywka o nowy budżet Unii Europejskiej na kolejną perspektywę. Niemcy są głównym płatnikiem, teraz ich rola po odejściu Wielkiej Brytanii jeszcze wzrośnie i obawiam się, że to może być przeciwskuteczny. To wszystko prawda, ale czy nie jest tak, że właśnie tego rodzaju mocnymi argumentami udaje się wygrywać? Przykładem może być na przykład, może być rozgrywka państwa Izrael, Żydów, którzy przecież nie mają jakiegoś konfliktu z Niemcami, ale asertywnością zdobyli i szacunek, i powiedzmy umysły Niemców, bo przecież nikt nie kwestionuje Holokaustu, nikt nie podważa, tak jak polskie obozy śmierci, roli
czy krzywdy Żydów, a i zdobyli, no teraz była ta sprawa bułgarskich Żydów, ale skupiono się na Izraelu. Dobrze. W ostatnim momencie zdobyli też pieniądze. To jest znakomity przykład, tylko ja bym polecił panu porównać wpływy Izraela w Stanach Zjednoczonych i wpływy polskie w Stanach Zjednoczonych, bo jak się udało, powiem więcej, Izraelowi się nawet Szwajcarów udało namówić w pewnym momencie do zapłacenia sporych kwot, tylko proszę prześledzić, jak ta kampania przebiegała. Czy ona się zaczęła od wystąpienia premiera Izraela do rządu Szwajcarii, dawajcie kasę? Nie, od tego się tego nie zaczęło. To się zaczęło od zmasowanej, przemyślanej kampanii propagandowej toczonej przez wiele lat w mediach, po czym nastąpiły rozmowy. Tymczasem myśmy zaczęli od żądania człowieka, który dzisiaj rządzi Polską, dawajcie kasę. Obawiam się, że tą metodą to się nie zajedzie zbyt daleko. Być może nie jedna droga prowadzi do tego samego dobrego celu, a być może jest tak, że my powoli zaczynamy mieć jakieś wpływy. Powoli gdzieś może Ameryka nas zaczyna też dostrzegać. A to z całą pewnością. Tylko może teraz nie jest to skala afirmacji narodu takiej, jaką cieszą się Żydzi w Stanach Zjednoczonych, czy szacunku, czy popularyzacji tej tematyki, ale wie pan, no chyba, panie profesorze, coraz bardziej tam dobijamy się do tych nieba bram. Dlatego przekonamy się, to będzie bardzo ciekawa lekcja dla całej polskiej klasy politycznej, jak się skończy kwestia reparacji i tych żądań, które zostały na razie nieoficjalnie wysunięte, bo przypomnijmy, że nie ma oficjalnego stanowiska rządu polskiego w tej sprawie. I zobaczymy, jak to będzie to stanowisko wyglądać. Jest dyskusja w mediach, ale polskich. Jest pytanie, jak się ta dyskusja będzie toczyła w innych mediach, na przykład właśnie amerykańskich, brytyjskich, francuskich. Czy tam jest aprobata, bo to jest ciekawe, bo ja nie słyszałem. Na razie nie słyszeliśmy o tym, żeby ktoś bronił Niemców w tej sprawie, czy Francuzi, ale tu nie chodzi o to, żeby Niemców bronił, tylko żeby ktoś nas popierał w tej sprawie. Bo tutaj nie chodzi o to, bo Niemcy mają swoją złą prasę z różnych względów w Wielkiej Brytanii, we Francji, ale jest pytanie, czy nas poprą. Bo to jest zasadnicza sprawa. Czy my potrafimy zbudować front w tej sprawie, który rzeczywiście będzie nasze postulaty wspierał? Bardzo dziękuję panu profesorowi za niezwykle ciekawy wykład. No ale na koniec powiedzmy sobie tak, że chyba wszyscy byśmy się cieszyli, pan profesor także, gdybyśmy jednak ten bilion dolarów od Niemców odzyskali, to chyba byłby wielki sukces Polski. Tak samo jakbym się cieszył, gdyby się okazało, że złoża gazu łupkowego w Polsce nas zamienią w drugi Katar, ale obawiam się, że jest to równie realne jak sprawa reparacji. Chciałbym, żeby nie miał pan racji, jakoś tak chyba spuentujmy tą rozmowę. Dziękuję bardzo panu profesorowi i zapraszam na kolejny element naszego programu. Już za chwilę ciekawa rozmowa. Drodzy państwo, pozostańcie przed telewizorami.